Plusku. Siemaneczko, z tej strony Baz. Ja witam was z fryżu kochanej naszej panny Lary. Lecimy sobie dalej. O, tu jeszcze większa pluska. Jeszcze większa pluskawica. Więc chcę tu kontynuować naszą ścieżkę nieumarłych? Aha, to trzeba trzymać. Dobra. Nie, klikać chyba. Okej. Teraz tylko... O kurde. Ładne. Jacob, wchodzę. Czego mogę się tam spodziewać? Moi ludzie nie byli tam, odkąd zamknęliśmy wejście. Wieki temu. Ale powinno być bezpiecznie. Przynajmniej dopóki nie miniesz planetarium. To była część obserwatorium? Zbudowane przez astronomów. Nim nieśmiertelni pogrzebali stare miasto. O kurde. Musisz użyć go, aby otworzyć wejście do Kipierzu. Ja cię kręcę. Ale tu był gdzieś ten. Miał być jakiś zestaw. A chuj z tym zestawem już. A tu jest dziura. Bo tu nie przejdziemy. A, zagadka. Zagadka. No dobra, damy radę chyba. Może to będzie taka zagadka, choćby wcale. Siup. Tu. Nie rób tak. No puśćcie. Nic tu nie ma ciekawego, jak tak patrzę. O! Musi planetarium by otworzyć. Niesamowite. Zobaczmy, jak to działa. Na pewno nie karabinem. Czy tu trzeba ułożyć układ słoneczny? Jak w czwórce? Nie wiem. A nie, gówno, nieprawda. Trzeba po prostu przejście sobie zrobić. Przejście sobie robisz. Muszę odpowiednio ją ustawić. Ale to... Odpowiednio je ustawić i to jest... To jest kwestia przejścia zrobienia. Dobra, powinno być git. O ile ty się... Wycisz z ustępu. W półce. Nie, niestety nasza Lara. Ale zachowuje się jak nasza klasyczna Lara. To od razu sobie przesunę. Dobra, powinno się obrócić już tak, jak powinno być. To też dwa razy. Kurwa, zły kąt. No, raz. I dwa. Kurde. I dwa. Ale ja mogę jakieś strzały zrobić? Pełny. O, chyba się udało. Nie. Nie, ale te muszę zrobić, bo strzeliłem. Zwykłe w sumie. Ale wybuchowe są najfajniejsze i tak ich nie używam. Pełny. Nie. Chwila. Okej. O, dobra. Mój dźwięk to znaczy, że się odkryło zagadkę, chyba. Ło! No nie! No nie, ale dlaczego? Kurwa, tyle dobrze. Myślałem, że już można... Nie no, ona znowu mi to zrobiła. No znowu mi się...
starych grach jest chujowe, że musisz idealnie trafić, ale tu też ona odpierdala manianę, bo ja wyskakuję z pewnego momentu, celuję idealnie w środek, a ona mi jakoś tak skręca w powietrzu głupio. No to akurat był mój błąd, bo puściłem W, a tu trzeba było cały czas trzymać W, że tu spadłem. To prawda, to był mój tutaj błąd, ale to? No to już nie przesadzajmy. Myślałem, że to zagadka jest. To takie coś w ogóle. No nie postarali się. Mogli zagadkę. Może tu być. Zablokowane. Muszę zwolnić mechanizm. Tu będzie zagadka. Zwolnić mechanizm. Pierw po... Ja to mogę się dostać z tym, ale to już inna kwestia. Pokaż mi, co tu mogę przesuwać. Tylko to. I tego nie mogę. Jeszcze z drugiej strony. Myślałem, że to muszę zwolnić, żeby... Ten, no... No okej. Okay. Skorytarz? Ciekawe. Mongołowie zniszczyli wszystko. Również miasto. Wszystko zostało pogrzebane pod lodem. Strasznie cichy jest głos w tej grze. Zauważyliście? Znaczy, ja już zauważyłem. Dialogów jest na maksa przecież. Dobra. Tu nic nie ma, dobra. Okej. Ciekawy taki nożycowy most. Ludzie Jacoba wyprzedzali swoje czasy. O, stop. Uważaj, gdzie stajesz, Laro. Okej. Dobra. Dobra. Na, o kurde. O nie, to jest to, co czego ona nie lubi się tak chwytać. Dobra. O, chwyciła się bardzo dobrze. O. Już się bałem, że to mnie zrzuci. Myślę. Okej. Okay. Cierpliwości, Laro. No jestem cierpliwy, tylko... Teraz. Aha, okej. Okay. Nie, nie, zjebałem. Ach, mogłem poczekać. No, cierpliwości, Laro. Ale cierpliwości bas już nikt mi nie powiedział. No i... Dobra. Przynajmniej zrobimy to troszkę szybciej. Co żartujesz? Co to ma być? No. Kurwa mać. Cierpliwości sralo. Dobra, jeszcze raz. Dobra. Jednak z tej strony. Siup. Okej. Okay. Teraz będzie cierpliwości, to się i tak zatrzymuje. Teraz. I tak się tak spowalnia. Dobra, tu muszę poczekać. Dobra. Mam to. Czemu się wspinam do góry? Trochę nie rozumiem. Teraz muszę tylko wejść na górę. Muszę dobrze wymierzyć. Nie, no chyba nie mam tam skakać. Serio, mam już tam skoczyć? Ale to jest strasznie daleko. Ja wiem na to A nie wiem zresztą. Mogę skoczyć do przodu. Ci nie wywal tylko.
A chwyci się ona, taki długi skok. Nie, myślałem, że trochę z innego tego. Z innego tego progu, muszę jeszcze na jeden próg przeskoczyć. Co? Ja Atlas tu mam dać, czy to już tyle? A to już tyle! Czemu? To jest jako grobowiec? Patrzcie. To ci dopiero. Ale ma fajną rękawiczkę do łuku. Teraz zauważyłem. Księga. Opisano tu zaawansowane techniki łucznicze opracowane w Bizancjum. Nowa umiejętność. Zwiększa do 3. A ja tego z niej korzystam nawet. To... A to taka średnia umiejętność. Pode mnie przynajmniej. Tam na dole nic nie ma, nie? A sprawdzę. A! Jest. Po pierwsze, po drugie już tu by trzeba było strzałę puścić. Okej. Na oko na razie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, dawaj. Okej. Siup. 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 U. Siup. Dobra. Poszło całkiem. Dzwony. Stare miasto jest blisko. No. No to wygląda. A to stare miasto się nazywa. Dobra, myślę, że to Kiniona. Lara, jesteśmy na górze, nad lodowcem. Widzicie trójce? Tu coś tak. Jest. Zaczynają operację. Wchodzę do starego miasta. Słuchaj, Sofia, nie atakujcie zbyt szybko. Idę tutaj zobaczyć, co jest. Wkrótce znów się z tobą skontaktuję. Patrzcie. Zwój. A nie, to mapa. Okej. Okej. Tu nic nie ma i tak? Jakieś wyzwania tylko, ale to wyzwania to. Wyzwania to nie robię. A tu, stop. Coś tu jest jeszcze. Tu jest zwój. Nie to chcę, tylko zwój. Halo. Myślałem, że umarłem. Pochłonęło mnie zimno i zasłabłem, mimo widoku ludzi proroka, którzy rozbili obóz na grzbiecie dziwnej, zielonej doliny. Stawiając krok za krokiem, ściskając miecz w dłoni, szedłem dalej. Miałem zamiar zaatakować z okrzykiem wojennym na spiekłych ustach, ale straciłem przytomność, wpadając prosto w ręce heretyków. Wiedzą, kim jestem. Spodziewali się trójcy. Nie mają dużo, ale wykarmili mnie i ogrzali, stawiając mnie na nogi. Prorok rzekł, że mogę odejść w każdej chwili, ale... Zebrali mą broń. Nawet uzbrojony, nie wiem, czy zdołałbym go zabić. Zawiodłem zakon. Zawiodłem samego siebie. Ale żyję. Jednak nie do końca... Nie do końca się... Znaczy w ogóle się nie przemienił. Okej. Tylko jasno. Nie, myślałem, że przemiany jakąś... Może tu uświadczymy bohatera opowieści zwojowej. Siup! A tu coś jest? Ha! Czy nie? Czy jakbym spadł po prostu? Na. Po prostu jakby się ktoś tutaj spadł. O, czekanowanie. Czekanowanie. O! Nieśmiertelni. Tam ale byli bieg, bo się ma.
Cholobalo. Dokładnie, dokładnie. Tak było. Tak było. Oczywiście. Stary. O, i chuj. Coś tak czułem, bo to zazwyczaj takie rzeczy są. To ja idę. O kurde. Trochę ci zimno powinno być. No daj wu. Oj, bardzo ci powinno być zimno, Laro. To jest bardzo niedopasowany strój do otaczających warunków. No ale... Trudno. Dobra. A my jeszcze nie weszliśmy do tego miasta. Tak zasadniczo. Palonum! To jest jakiś starobizantyjski czy coś. Czy jakiś inny starożytny język. Mongolski. Dobra. Łaś. A czy ty musisz mieć cały czas na nich pad. O kurwa, jakie mordy. Co? Tam jest wielka zbroja taka, okej. Okay. Takie mordy są. Będziemy się po nie... Po wardze. Gdyby mi kurwa się chwyciła tej wargi. Byłoby zajebiście. Ale chyba czasem za wiele oczekuję. Chwycić się, miejsce, w którym ma się chwycić. A potem tu się nie chwyci, a potem, znaczy w ogóle poleci jakoś dziwnie krzywo. A potem kurwa, jak jest ta strzała, co się przyciągnęła, to też idiotyczne. Nie rozumiem tylko, czemu nam się coś spaczy w jedno miejsce. O, teraz się... Siup! Jezus, to jest to samo, co nienawidzę w każdym tych asasynów i tak dalej. Ja pierdolę. Trzeba kurwa pod skosem skoczyć, a kamerą nie możesz nacelować. Ja pierdolę, uwielbiam to. Uff, kurwa, ale się mieć. Producenci tutaj, twórcy Lara Croft. Na polu ryżowym. Niedobrze. Ja pierdolę. Teraz poleci mi źle. Kurwa, zajebiście. Cieszę się. Wargi się chwyciła. I zastanawiam się, czy nie zmienić tego stroju. Jaki by był następny? Kurtka ocalałych. Co zmienię? No kurde, no nie pasuje. No przynajmniej trochę to tak... Co tym... To chyba wygląda tak samo jak to, nie? Tylko tu nie ma takiej rękawiczki, a tu ma taką rękawiczkę. A nie, to jest dokładnie to samo? Tak, dokładnie to samo, tylko inny kolor. Weźmy tą kurteczkę. I tak raczej wszystkich skinów nie ogarniamy, ale... Bo jakoś wiele tej gry nie zostało. Trochę bardziej przynajmniej jest ubrana w coś. Prawda, to dalej nie jest zimowa kurtka na wyprawę po takich lodowcach, no ale... Zawsze już trochę to mniej absurdalnie wygląda. Jakaś ceremonia chyba dzisiaj jest. U tych nieśmiertelnych. A no tak, bo wiercą ci, oni się przygotowują na atak. No tak. Okej.
Dobra. O! Stop. Zostawię te zapiski na wypadek, gdyby ktoś dotarł tu moim śladem. Spoko, jestem dotarłem. Ranny poważniej niż sądziłem. Rany się nie zagoją. Dziś w nocy podejmę ostatnią próbę wydostania się z tego lodowego grobowca, ale wątpię, by starczyło mi sił. Boskie źródło jest tutaj, na szczycie najwyższej wieży. Nie jestem jednak w stanie tam dotrzeć. Korzystając z mocy źródła, prorok powołał do życia nieśmiertelnych, armię niepowstrzymanych upiorów i demonów, których nie sposób zabić. To drwina z całego boskiego stworzenia. Te nieludzkie istoty zmiażdżą każdą armię, która stanie na ich drodze. No i dobrze w sumie, z drugiej strony. Z każdą śmiercią i każdym odrodzeniem. Nikt nie będzie miał dostępu do tego. Gdyby trójcy udało się zawładnąć tym artefaktem, obawiam się, że nasze uczynki nie byłyby wcale lepsze. Najlepiej byłoby chyba, żeby nikt go nigdy nie odnalazł. No właśnie, dlatego powinno być tak, jak jest. Te bolki se tutaj siedzą. Nikt nie ma źródła. Jest zajebiście. Kolejny obóz. Ja też nie chcę tutaj obozu, kurde. Dobra, jeszcze nie jesteśmy. Nie chcę tego, kurde, grobowca pominąć. Bo sprawdzałem sobie właśnie ten grobowiec, żeby nie pominąć w necie. Bo na 100% pominąłem grobowiec. Jak przechodziłem pierwszy raz z dziewczyną. Na 100% żeśmy pominęli grobowiec. No dlatego też nam nie zaliczyło mi się osiągnięcie za grobowiec, za wszystkie grobowce i za wszystkie zadania poboczne. Znaczy poboczne to bym musiał cofnąć się do tej baby od grobowców, ale czy mam to zamiar zrobić. Ale to kwestia tapnięcia się tam i z powrotem. O-o. Dobra, nie zauważył. Nie zauważył chyba. Tyle dobrze. Ale byłaby lipa. O kurwa. Nie spodziewałem się, że on mi się od razu ten... odbije, dobra. Trochę bekowo. Kurwa! Nie, znowu W nie nacisnął. Koniec. Przechodzimy to. Dobra. Uff. Nie, no chyba se kurwa żartujesz. Co ty robisz? No. Oj, dupa. F. Ale go się nie da zabić przecież. Ała, 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 ała. Auć. O kurwa, jaka bitka. Okej. Ten na łuku mnie wkurza. Dobra. Okej. Przeładowanko. Dobra. Nie wiem, czy oni tu będą w nieskończoność przychodzić? Chyba nie. Chociaż... Kurwa jest... Znaczy... No. W tym, w rajsie też... Dobra, nie, jednak oni dochodzą. A zobaczmy.
wyzwania. Ale shotgun najlepszy na nich. A co Stalin? To też nie najgorsze, tylko trzeba tapy im walić. No nie wiem, chyba wszyscy, nie? Tak ładnie poszło. Myślałem, że będzie gorzej. Myślałem, że będzie znacznie gorzej. Poszło bardzo przyzwoicie. W ogóle nawet nie używałem tych... Nie. Taro, błagam. Dobra, wbijamy. To ważniejsze. A, tu jest gość. Jest zajebisty ten karabin, bardzo go lubię. Bardziej niż pistolet. Na ten moment, ten karabin jest w spoko. Dobra, my mamy iść... tu? Mamy iść tu górą, czy...? Po prostu jest taka miejsce... Kurde, tu są takie różne takie pierdoły, takie... kościotrupki, to mi się kojarzy z toptelami z DBD. Chcę to zbijać, chcę to... Okej. Okay. Chcę to rozwalać. A mi się... Auć. Auć. Dobra, idę do was. Ha! Gdzie on jest? O kurwa, tu! Dobra. Ile mam amunicji? A, 18, sporo. Okej. Okay. Tu full. Dobra, ja mam full... A to... Znowu poszedłem nie w to... No, no. Jezus, ile ich jest? Osadin! O nie, boss będzie? Nie. Dobra, chodź tutaj. Chodź tu, facet. Ej, bo tu mnie tymi strzałami debile walą. Okej. Okay. Patrz! O, tu! Okej? Okay. Chodź tu! Aha! Nie wiedziałem, że można je tymi rozwalać. Czekanami i takimi atakami, ale to jakiś kurwa glitch, jeszcze wpadliśmy chwilę pod mapę. No piękne. Ej, te przejścia są jakieś takie dziwne. Nie pamiętałem, że takie zjebane były te przejścia. O, skóry oni od nich są. Co robiliście? Dobra, tu raczej nic nie będzie. Są wielkie pola bitwy. Okej. Okay. Tu widzę. Notatka. Pokażcie mi mapę. Aha, to jest tak. Dobra, to myślę, że notatkę jeszcze... O, jeszcze tu coś jest. Jeszcze sobie to zerknijmy. Notatka. To wygląda... Trzeba by było powoli kończyć. Wyjątkowo dziwnie. Widać tu akcenty scytyjskie, ale... Wygląda to jak... Nie. To niemożliwe. No jak to wygląda? To nie wiem, jak to wygląda. Nie wiem. Akcenty scytyjskie. No i te kościotrupy wszystkie, kojarzy się Dead by Daylight, normalnie. Trójca dwukrotnie wysyłała ludzi tropem proroka i dwukrotnie ludzie ci znikali. Prorok wywiózł boskie źródło z cesarstwa, ale nie miał do tego prawa.
Ten akt herezji jest dla nas hańbą, dopóki przy życiu pozostają jego wyznawcy. Dlatego Trójca musi spróbować ponownie. Popełniłem straszliwe czyny i grzeszyłem, krzywdząc niewinnych ludzi tylko po to, by tu dotrzeć i odzyskać boskie źródło. Wiem, że Bóg mi przebaczy, bowiem wszystko, co czynię, czynię dla lepszej sprawy. Koniec jest bliski. Muszę tylko przeżyć ostatnią bitwę, a dzieło Trójcy wreszcie się dokona. Mam nadzieję, że jednak nie. Tu jest dziura, aż kawałek się przejdźmy. O! A nie, to jest... Tu tylko wspinaczka na razie jest chyba. Dobra. Może N jakiś... O, dobra, to jest powrót. Wracać raczej nie będziemy chyba. No bo logiczne, że przy tym będzie finał. Więc generalnie tym idziemy w kierunku finału. Siup! O kurwa. Tego... Jezus, Lara, gdybyś spadła z takiej wysokości, się połamała jak... O, jak bób. O, grzybki. Jak pęk. A, czy tak będziesz teraz szła? Okej. No spoko. Powstrzymacie ich? Możemy najwyżej ich opóźnić. Zobaczymy się po drugiej stronie. No ja już tu jestem chyba, nie? Tutaj. To już chyba jest... Komnata dusz. Komnata dusz. Boskie źródło musi tam być. Wygląda na to, że droga do centrum miasta jest za tą bramą. To był w ogóle jakiś myk. O, akurat obóz. Myśmy stąd przyszli, tak? I ona wyszła tutaj, bo tu były te grzybki. Nic poza tym nie było. Więc idealnie przy obozie. Możemy się przebrać, a co mi tam? O, i tu jest gdzieś grobowiec i on jest chyba tu. Albo tu, albo tu. Gdzieś z tej strony, bo przy tej Tyrolce. Jeszcze zerknę. Myślę, że pójdziemy sobie pierw go zrobić, jak tu zjedziemy, ale to już nie dzisiaj. Jeszcze zerknę, gdzie on dokładnie jest, ale chyba... Pójdziemy tą prawą stroną po prostu. Tu zjedziemy i gdzieś tu prawą... Znaczy tu raczej nie, bo tu... Jak się popatrzy... Tu raczej jest... No nie jest ten. Ale tu już mógłby być, bo tu jest nawet niedźwiedź jakiś. Czyli pewnie tu jest jakaś jaskinia. Okej. Dobra, na koniec jeszcze zmienimy strój, bo w sumie... Bo w sumie czemu nie? Nie wiedziałam, czego się spodziewać po nieśmiertelnej istocie, ale Jacob jest taki... ludzki. Przez te wszystkie lata na pewno wiele widział. Zgromadził tyle wiedzy i doświadczeń. Okej. Aż trudno to pojąć. A jednak przez całe pokolenia okłamywał swój lud. Wszystko w imię tej tajemnicy. Jakie cudowne możliwości... A to już mogę? W sobie nie. Boskie źródło. Czy ludzie w końcu poznają prawdziwą naturę duszy? A może dokonają niesamowitego odkrycia naukowego? Jedno jest pewne. Nie może wpaść w ręce Trójcy. Nie mogę już tego zrobić, bo to pewnie mogę, że mogę inne. Że mogę... A tu było coś jeszcze do zrobienia. Mogę inne. Te... Dobra, kurtkę weterana, a myśmy przyszli chyba duchowy tkacz, albo w tej, pionier. Dobra, kurtka weterana. Fajna!
fajna, to jest taka sama jak ta, tylko... O, czekaj. A nie, dobra. To... Tylko ze skinem takim... Moro, fajnie. Trochę nie pasuje do lodu, w sensie... No... Nie jest to kamuflaż zimowy, chociaż... Kamuflaż zimowy właśnie jest taki podobny. A, czekajcie, jeszcze tu, patrzcie. Chyba nie zauważył. Zawiodłem. Nie znajdę przebaczenia za moje grzechy. Splugawiłem ręce krwią. Wiem, że zawiodłeś już, kurde, to mówisz 15 raz. Wszystko przepadło. Podczas oblężenia ludzie proroka zrobili coś niewiarygodnego. Wycelowali się w majtki i pogrzebali własne miasto. Zarówno żołnierze Mongołów, jak i ludzie proroka zginęli pod lodem. Han i jego horda wojowników. A to są ci ludzie, co zobaczyliśmy pod lodem, tak? Mieszkańcy Kitierzu są ranni i rozproszeni. Tylko ja przeżyłem w sercu tego miasta. Szkielety. Towarzyszy mi armia nieśmiertelnych proroka. Ich oczy płoną piekielnym ogniem. Nawet teraz polują wśród ruin na ocalałych najeźdźców. Ale w sumie... Oni mówią, że tacy są niepokonani, nieśmiertelni i tak dalej, a myśmy w sumie z tyloma, żeśmy sobie samemu jako Lara. No wiadomo, że Lara to jest lepiej niż Rambo, nie? W filmie Rambo, ale... Ale kurczę, no taka armia trójcy też by jakoś dała radę. Znaczy dobrze, że nie dała rady, ale... Ale myślę, że... Nie byłoby z tym większego problemu, no ale nie wiem, dlaczego tak jest. Dobra, w takim bądź razie... Kończymy sobie tym optymistycznym akcentem. Dotarliśmy tutaj do Kitierzu. Będziemy kontynuować w następnym odcinku. Tak więc... do zobaczenia! Elo Element!